call me a god. 지난달 23일 폴란드 중부 작은 공업도시 토룬, 폴란드 제1 마수리아 포병 여단 장병들이 K9 자주포 포격을 처음 사격하는 전투 훈련이 열렸습니다. 이 자리에는 마리우시 블라슈차크 폴란드 국방부 장관과 이종섭 국방부 장관이 참관했습니다. 이날 훈련에는 K9 자주포 사격 훈련뿐 아니라 폴란드제 AHS 크랩 캐논포와 WR-40 랑구스타, RM-70 로켓포, M-120 락 자주포 등이 포함됐습니다. 사격 훈련을 지켜본 마리우시 국방장관은 폴란드에서 생산된 탄약으로 K9 자주포를 발사하는 것을 목격했고 이 발사는 성공적이었다며 양국은 계속해서 군대를 강화하는 데 협력할 것이라고 말했습니다. A więc podziwialiśmy ćwiczenie polskich załóg w koreańskich K9. Sądzę, że jest to nasz wspólny sukces, że w tak krótkim czasie doprowadziliśmy do tego, że nasza współpraca przynosi konkretne efekty. A więc sprzęt koreański jest już na wyposażeniu Wojska Polskiego. K9 자주포는 지난해 7월 수출 계약을 체결한 지 5달 만인 12월 6일 초도 물량이 폴란드 북부 그디니아 항에 도착했습니다. 이로부터 엿새가 지나 폴란드 벵고제부에 있는 제11 포병 연대에 배치됐습니다. K9 12대는 폴란드 남동부에 위치한 야르스와프의 제18 기계화 사단의 부대로 배치됐습니다. 라즈 K9 trafiło do jednostki stacjonującej na południowym wschodzie Polski w ramach 18. żelaznej dywizji zmechanizowanej. Do Jarosławia dziś dotarło 12 egzemplarzy K9. W tym roku jeszcze na wyposażenie Wojska Polskiego trafią samoloty FA-50. Polscy lotnicy już szkolą się w Korei z wykorzystywania tych samolotów, ale także... Polandu 국방부는 한국의 K9 자주포와 K2 전차, FA-50 경 공격기 수입에서 더 나아가 로켓을 포함해 탱크와 대포, 탄약에 대한 양국 산업 협력을 구축할 것이라고 밝혔습니다. Właśnie zdolności obronnych polskiego wojska poprzez współpracę z Koreą Południową, ale nasze plany dotyczą również budowania interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi, a więc jestem dobrej myśli, że również będziemy widzieć i podziwiać współpracę naszych żołnierzy na poligonach i również, co jest niezwykle istotne, dotyczą plany, nasze wspólne plany dotyczą produkcji sprzętu koreańskiego w Polsce. 이를 통해 양국 합작 기업이 탄약과 군사 장비에 대해 북대서양 동맹과 유럽연합 국가들의 요구를 확실히 충족시킬 수 있을 것으로 믿는다고 덧붙였습니다. 폴란드와의 군사 동맹을 공고히 하면 나토 표준화를 통해 유럽 방산 시장을 선점할 수 있을 것으로 해석되는 대목입니다. Uważamy, że jest to dobra okazja, żeby nasze wspólne przedsięwzięcia polsko-koreańskie zaowocowały tym, żeby zapewnić, zaspokoić potrzeby państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej dotyczące właśnie amunicji czy też sprzętu wojskowego. Rozmawiałem z panem ministrem Lee na temat podejścia do wyzwań, które stoją przed nami i tu zgadzamy się, że chcemy pokoju. Chcąc pokoju, należy szykować się do wojny. 한국과 폴란드는 2차 이행 계약 체결을 앞두고 이날 콘소시엄 기본 합의서를 체결했는데 올해 안에 최종 수출 계약을 맺을 수 있을지 주목됩니다.
Szanowni Państwo, główne kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych na 15 lat od 2024 roku do 2039 roku to ten czas, który patrząc na dzisiejszą sytuację z pewnością dla przyszłości polskiego państwa ma charakter przełomowy. Dzisiaj Państwo widzicie już pierwsze efekty tego procesu rzeczywiście rozpoczętego na bardzo dużą skalę. Między innymi wnioskami z tego właśnie są choćby zakupy w tej chwili przez Polskę czołgów K2, czołgów lżejszych, czołgów o większej manewrowości, jednocześnie świetnie odpowiadających na potrzeby naszego ukształtowania terytorialnego, naszych warunków geograficznych, tych, które są w Polsce, tych, które są w naszej części Europy. Przed momentem rozmawialiśmy z panem premierem, tutaj z panami generałami, też z żołnierzami, którzy od niedawna te czołgi u nas użytkują. No, są bardzo zadowoleni, mówią, że to jest dla nich zupełnie nowy rozdział w służbie, że to jest przesiadka, jak się tutaj uśmiechaliśmy, jak z syrenki czy z dużego Fiata w tej chwili do nowoczesnego samochodu najnowszej generacji. To jest tak istotna, tak wielka zmiana. Nie wspomnę, bo choćby jeśli chodzi o warunki jezdne, natomiast nie wspomnę już o możliwości znacznie sprawniejszego chociażby prowadzenia ognia, namierzania celów i tego wszystkiego, co warunkuje bardzo często zwyciężyć, przegrać na polu walki, przeżyć, pokonać przeciwnika albo polec. Więc to w istocie ma charakter absolutnie fundamentalny i te czołgi K2 te parametry w sposób zdecydowany realizują. Mamy już zakontraktowane, jak Państwo wiecie, 180 tych czołgów na najbliższe lata. Będziemy chcieli, aby polska armia w sumie miała w ciągu najbliższych lat 1000 tych czołgów, ale chcielibyśmy także, żeby wspólnie z Koreą na przyszłość koprodukcja tych czołgów była realizowana w naszym kraju, żebyśmy tutaj mogli je razem na naszym terytorium wytwarzać i oferować je także do innych państw, również w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy nadzieję, że to się stanie. Powiedziałem dzisiaj tutaj do naszych żołnierzy, to jest taki paradoks. Wydajemy miliardy złotych, miliardy euro, dolarów po to, żeby kupić wyposażenie, które ma służyć temu, aby nie musiało zostać użyte w praktyce bojowej, aby jego użycie ograniczało się wyłącznie do celów ćwiczebnych, aby Polska była bezpieczna, aby żaden polski żołnierz nie musiał walczyć, a my wszyscy, żebyśmy w Polsce mogli żyć spokojnie i w pokoju. Po to właśnie modernizujemy i po to rozwijamy siły zbrojne, a wszystkim, którzy nad tym pracują i wszystkim naszym generałom, oficerom, żołnierzom, ich najbliższym z całego serca dziękuję za tą służbę wspaniale realizowaną dla ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Silne i nowoczesne wojsko, silna i nowoczesna armia to klucz do bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Koncentrujemy nasze wysiłki na tym, żeby wzmocnić Wojsko Polskie, zarówno liczebnie, jak i poprzez wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Te główne kierunki rozwoju sił zbrojnych to dokument, który powstał we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję panu ministrowi Jackowi Siewierze za konstruktywną współpracę. Jest to ważne, jeśli chodzi o przyszłość naszego kraju, jeśli chodzi o siłę Wojska Polskiego, ale także jeśli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej, bo przecież jesteśmy silni w sojuszach. Chodzi tu o Sojusz Północnoatlantycki, chodzi o tą współpracę z naszymi partnerami, również spoza sojuszu. Tutaj głównie chciałbym wymienić Koreę Południową. Naprawdę uznajemy tą naszą współpracę za wzorową. Bardzo dziękujemy za te zaufanie, którym darzymy się wzajemnie. Dziś też byliśmy świadkami pierwszych strzelań czołgów K2.
To jest konstrukcja koreańska, świetnie sprawdzająca się w Korei, ale także, jak mogliście Państwo zauważyć, też bardzo dobrze przystosowana do warunków geograficznych, do tych warunków geograficznych, jakie są w województwie warmińsko-mazurskim, a więc w rejonie, za bezpieczeństwo którego odpowiada 16. Dywizja Zmechanizowana. Jeszcze dziś zostanie także podpisany dokument, umowa, która stanowi o powołaniu konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową i Hyundai Rotem, a więc firmą koreańską. Konsorcjum zajmie się produkcją czołgu K2 w Polsce. Również za to serdecznie dziękuję. Kiedy, tak jak wspominał pan prezydent, rozmawialiśmy z polskimi żołnierzami, pytaliśmy, jak mogą scharakteryzować przewagi tego czołgu K2 nad innymi czołgami. Przede wszystkim mówili o celności, mówili o funkcjonalności, mówili o hydropneumatycznym zawieszeniu, które fantastycznie daje przewagę temu sprzętowi właśnie w takich warunkach geograficznych. To jest bardzo dobry sprzęt, to jest sprzęt w ręku świetnych polskich żołnierzy przeszkolonych. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić. 11 miesięcy temu byłem w Seulu, tam podjąłem rozmowy z ministrem Lee, ministrem obrony narodowej Korei. Potem pan prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Korei podczas szczytu NATO w Madrycie. W lipcu podpisaliśmy umowy, a w grudniu już pierwsze egzemplarze czołgów K2 i armatohaubic K9 przybiły do portu w Gdyni. Potem szkolenie polskich czołgistów i artylerzystów. No i dziś widzicie Państwo, że nasi żołnierze są już gotowi do tego, żeby skutecznie bronić Rzeczypospolitej Polskiej. 경납고 문이 올라가자 우리의 명품 무기 K9 자주포가 모습을 드러냅니다. 시동을 걸고 경납고를 나오는 자주포 중앙에는 폴란드 국기와 차량 번호판이 달려 있습니다. 오는 7월부터 제1포병여단이 되는 제11포병연대에 배치된 K9 PL입니다. 트레일러에 올라탄 K9 자주포가 도착한 곳은 폴란드 국부 항구도시 우스트카 중앙공군훈련장. 폴란드 군인이 탑승한 K9이 훈련장에서 지낸 다양한 지형을 빠른 속도로 내달리며 기동 훈련을 펼칩니다. 이번엔 해변으로 이동해 모래사장을 질주합니다. To prowadzę dzisiaj. Nie ma problemu. Przyspiesza. K9, good. Polandzki inżynierzy, Polandzki żołnierze, Polandzki tanjak, czarnia, sięgną K9 자주포로 이동합니다. 군인들이 폴란드산 고폭탄을 자주포에 장착한 뒤 발사하자 155mm급 포탄이 화염을 내뿜으며 발트의 상공으로 날아갑니다. 폴란드 포병 탄약과 충전량에 대한 폭탄 시험 평가를 진행한 겁니다. 이번 사격 시험에 투입된 K9 PL 자주포에는 폴란드산 탄약뿐 아니라 폴란드 전장 관리 시스템인 C2를 설치했습니다. 폴란드 방산업체 WB 그룹이 제작한 C2 장치를 이용해 15초 내 급속 사격 훈련도 실시 모두 성공한 것으로 알려졌습니다. 하나 에어로스페이스는 K9 시스템 212문 공급을 위한 1차 계약에 따라 K9 A1 자주포 48문의 폴란드 배치를 성공적으로 완료했다며 강력한 산업 파트너십을 통해 폴란드 방위산업에 대한 혜택을 극대화하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.